W latach 1786-88 wzniesiono według projektu Dominika Marliniego pomarańczarnię, zwaną potocznie Starą Oranżerią. W jego wschodnim skrzydle mieścił się Teatr Dworski, zwany dziś Teatrem Stanisławowskim. Zbudowano go w stylu klasycystycznym dla 200 widzów króla i jego dworu. Dekoracje projektował Jan Christian Kemp-Setzer. Teatr został otwarty 6 września 1788 roku. W latach 1952-65 przed budynkiem znajdował się pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. W latach 2012-16 teatr został zrewitalizowany.